Anno Moniuszkiano, rok Stanisława Moniuszki. Część druga, wczesna edukacja Moniuszki i śpiewy historyczne Juliana Ursyna Niemcewicza. Stanisław Moniuszko przyszedł na świat 5 maja 1819 roku w majątku Ubiel, niedaleko Mińska. Przez pierwsze 8 lat mieszkał tam z rodziną. Jego rodzicami byli Czesław Moniuszko i Elżbieta z Madżarskich Moniuszkowa. Później przeprowadzili się do Warszawy, później do Mińska. Dalej już Moniuszko mieszkał też w Wilnie i studiował w Berlinie. Początki edukacji muzycznej Moniuszki to nauka u jego matki. Jego matka Elżbieta dobrze umiała grać na fortepianie, również śpiewała. Tak więc możemy zapytać, jakich utworów uczył się mały, wtedy jeszcze Staś Moniuszko, jakie pieśni słyszał, czego nauczył się od matki. Możemy tutaj pewne rzeczy domniemywać, ponieważ w roku 1816, więc 3 lata przed narodzinami Moniuszki, ukazał się drukiem zbiór Śpiewy historyczne Juliana Ursyna Niemcewicza. Oczywiście był to zbiór na początku poetycki, ale od razu napisano do niego muzykę, no bo przecież śpiewy to również w koncepcji autora był zbiór przeznaczony do śpiewania, do wykonania wokalnego. Śpiewy historyczne były taką nieco idealizującą wizją historii Polski. Oczywiście było to napisane w sposób bardzo patriotyczny, patetyczny, ale cieszyło się wielkim powodzeniem, wielką popularnością wśród Polaków. No, pamiętajmy, jakie to były czasy po wojnach napoleońskich i pamięć zaborów, pamięć I Rzeczypospolitej była wciąż jeszcze żywa. Jeżeli chodzi o autorów muzyki do śpiewów historycznych Niemcewicza, to znalazło tam się sporo amatorów, kompozytorów, kompozytorek, zwykle pochodzenia szlacheckiego lub nawet arystokratycznego. Był tam m.in. Wacław Rzewuski, Maria z Czartoryskich Wirtemberska i parę innych osób właśnie z wyższych warstw społecznych. Ale jak powiedziałem, była to muzyka amatorska, wyjąwszy kilku kompozytorów, których znaczenie dla muzyki polskiej jest duże. Wymienię tutaj 4 nazwiska. Karol Kurpiński, Franciszek Lessel, Maria Szymanowska i Józef Deszczyński. Zaraz powiem jeszcze, dlaczego Józef Deszczyński. Może zacznijmy od Kurpińskiego. No, to jest twórca opery przed Moniuszką, właściwie poprzednik Moniuszki jako kompozytor operowy, więc na pewno wywarł też na Moniuszkę wielki wpływ i kompozytor naprawdę dobry. Franciszek Lessel. Następna postać, nieco zapomniana w polskiej muzyce, uczeń Józefa Haydna. Autor muzyki do 10 ze śpiewów historycznych Juliana Ursyna Niemcewicza. Te śpiewy historyczne musiał znać młody Moniuszko.
Zresztą pieśń Piast w pewien sposób balladowa, można powiedzieć, stanowiła wzorzec dla niektórych późniejszych pieśni Moniuszki. Jest to w pewien sposób wyczuwalne. Oczywiście pieśni Lesla są nieco inne niż pieśni Moniuszki. Są bardziej klasycystyczne, nie są jeszcze aż tak bardzo rozwinięte. Są to głównie pieśni zwrotkowe, ale jednak Moniuszko nie wyrósł znikąd. Także ten późny klasycyzm Lesla, ten styl Briand również wpłynął na jego edukację i na jego późniejszy styl. Proszę Państwa, nie można tutaj właśnie wpływu tego późnoklasycystycznego stylu u Moniuszki bagatelizować, mówiąc, że Moniuszko jest kompozytorem romantycznym i narodowym. Otóż te wszystkie formy muzyczne, które poznał Moniuszko zarówno u Röntgenhagena w Berlinie, jak i u Augusta Freyera w Warszawie, jak i nauczył się od swojej matki i z utworów, które poznawał przedtem, to są formy, które bardzo zadecydowały o jego stylu. I można sądzić, że również Franciszek Lessel miał na Moniuszkę pewien wpływ. Jeżeli chodzi o Lesla, to niestety nie doczekał się on jeszcze porządnej monografii w polskim piśmiennictwie muzycznym. A jest to postać ważna. Napisał jeden z pierwszych polskich koncertów fortepianowych, jeszcze przed Chopinem. W roku 1810 to jest koncert C-dur. Następny taki koncert napisał mieszkający pod Mińskiem Józef Deszczyński. I jego pieśń znalazła się w zbiorze pieśni historycznych, śpiewów historycznych Juliana Ursyna Niemcewicza. I nie można powtarzać już chyba 100 lat temu zupełnie zdezaktualizowanych poglądów jednego z pierwszych biografów Moniuszki, Aleksandra Polińskiego, urodzonego zresztą za życia Moniuszki w roku 1845, w którym Poliński deprecjonuje wszelaki, jego zdaniem, kosmopolityzm muzyczny. Czyli odrzuca zupełnie kompozytorów w stylu Lesla, nawet Elsnera. Po prostu ważny jest tylko w XIX wieku Moniuszko i Chopin. No wiadomo, że to są kompozytorzy najwybitniejsi, ale nie można odcinać Moniuszki od tradycji europejskiej, która właśnie dzięki Elsnerowi, dzięki Leslowi, dzięki Kurpińskiemu w dużym stopniu wpłynęła na twórczość Moniuszki. No i nie można też zapominać, że pieśni Moniuszki to właściwie polska wersja niemieckich romantycznych pieśni z fortepianem, tak zwanego niemieckiego Liedu, czyli dzieł, jakie pisali Schubert, Schumann czy Karl Löwe.